Agnieszka tutaj lekcje prowadzi włoskiego przy okazji. Przywitaj się z nami po włosku. Buongiorno. Mi amo Olivia. Come si chiama? Come si amo. Come sta? Come sta? Molto bene, grazie. A good evening, jak jest? Buonasera. A później... Fajnie było przy sobie mieć to, nie? No good afternoon. Buono pomeriggiano. Parmesan. Oliwka, widziałaś, kto przyszedł? Twój przyjaciel. Nie mam. No dzień. No. Patrz, daję. On chce, dam mu, koniec. Nie można. Jednego i koniec. Nie ma. Jednego się nic nie stanie. Nie można dawać psom. Patrz, jak on wcina. Nie można dawać. Nie ma. Ciekawe, jak ona się bawi. No ciu, kochany, ciu. Jak ona się bawi? Nie ma, babka, nie ma ich. Ale jaki cztery. No to nie grzeb tam, bo on myśli, że mu wygrzebujesz. I on siada. O, nie ma, chodź. Nie można takich rzeczy robić. Nie można. Piękności, jesteś piękny. I co, byłaś tutaj? Co tutaj jest? No można, ona powiedziała, że można sobie brać. 14 euro, 10 euro, 16, 17, 6, 9, zobacz. Różne ceny, 10. Nazwisko wpisujesz i po prostu możesz sobie kupić. Zobacz, na przykład ktoś kupił piwo. Free wine testing. Możemy próbować wina. No, w sumie całkowicie wina. Wina Leczmy. Na maksie wina. Patrz, całe wyrzakowane wino. Mm-hmm, tak. Nie. Próbuję sił. A tak mi to myślę. Może być. Każdy robi, co lubi, jak lubi. Zobaczcie, jesteśmy tutaj na takim wzgórzu i oczywiście jak zawsze tutaj troszeczkę stresiku jest. Jedziemy sobie na razie na prostej drodze, tak w miarę prostej, ale zobaczymy co dalej. Ale ładnie, ale jest tak normalnie jak jakieś, nie wiem, serpentyny. Wow. Jedziemy teraz jak naprawdę w górę. Matko. W dół. No. O! O matko, jak dziwnie. No. Tu nie byliśmy w tym miejscu. Zobaczcie, to nie jest San Gimignano, to jest coś innego. To jakie ty nasze restauracje prowadzisz, do jakiejś, nie wiem, ja nie wiem, drogocenny. Musimy chyba do góry to podjechać i tak prowadzi ta droga. Zamek jakiś tu jest do zwiedzania. Ale to jest zakaz, widzicie? Traffico limitato. Tak jakby nie wolno było. Nie mogę tam. A tutaj jest parking. Ale jak tu pięknie. Jak tu ładnie, Jezu. Aha. Oliwka, nagraj mi, pozdrowi. Zdjęcia muszę zrobić sobie. I nawet. No gdzie ten pasek jest niebieski? No tu, no. O, też tak parkuję. Za pół godziny nam zamykają restaurację. Jest dokładnie. Jest! Coś do jedzenia, hurra! Ludzie siedzą i jedzą. Zobaczcie, jakie miasteczko. To już jest to miasteczko. To tutaj jest ta restauracja chyba, tak? One minute. Nie ma jedzenia! Słuchajcie, przyszliśmy do restauracji, która niby miała być do 15.30 czynna. Ale nie widzimy, zobaczcie. Ale nie jest czynna. A tutaj? Zamknięte. Wszystko pozamykane. Boże, jak dziwnie. Nie możemy się do tego przyzwyczaić, bo my wcześniej jesteśmy głodne. Przy okazji trafiamy na takie piękne miejsca. I to w sumie przypadkowo tu trafiłyśmy, bo ja myślę, że my tego byśmy nie odkryły miejsca, jakbyśmy nie szukały. To mieliśmy jechać tutaj. Słuchajcie, znowu nie mamy jedzenia. Moja mama już nie ma siły. Sił nie ma, nawet. Dobrze, że śniadanie. Można tylko tańczyć, no. Ale nie ma siły. Słuchajcie, wszystko jest piękne, ładne, ale nie mamy co jeść. Chodźcie, lody zjemy i coś się napijemy, jakiś sok.
Ojej, jak ślicznie też. No piękne to nasze miasteczko, zobaczcie, my do takiego miasteczka trafiłyśmy. I tutaj ludzie rzeczywiście mieszkają. Kwiaty mają. Bani zachowani jest, bo... No, nawet... Patrzę, no bo taka studnia dawna to była. Co patrzysz, co oglądasz, to po prostu jest piękne. Tak, zobaczcie. To ładne. Przepiękne. I tutaj też zobaczcie, jak ładnie. Jesteśmy w lodziarni, dzisiaj będziemy na obiad jeść lody. No, dobre. I mama już je lody. Bardzo rzeźwiające. Oliwka też już je. Dobre? No tak, czym na bardzo. No to fajnie. No i dla mnie już się szykuje. Malaga i stracciatelle. Słuchajcie, lody duże, ale zobaczcie, jak położone. Plastycznie tak ułożone. Aha, artystycznie. Dobra. Super lody. Zobaczcie, jak fajnie tutaj w tej restauracji mamy. Oczywiście dalej jesteśmy bez obiadu. Tak, pójdzie. Naprawdę? Włoski klimat, prawdziwy włoski klimat. Cudowny. Prego. Thank you. Lo zucchero lì, eh? Aha, ok. E anche l'aria condizionata. Alright. Jaka malutka taka Wusia. A to co to jest? A to jest na oliwce, mówiła pani, że do psiukania, jak tam gorąco. Oh. Patrz, masz. Wiedziałam, że do kawy. Air condition. Free air condition. Super. Air to się psiukamy. Ale słuchajcie, zobaczcie, jakie ale mamy. Nie mamy jedzenia, ale mamy klimatyzację. No, nie mamy jedzenia, mam trudno. Ale też zobaczcie, jaki fajny pomysł. Wszystko z ziołami. Ta muzyka fajna, klimatycznie. Pięknie. To mi się wszędzie podoba. Fajnie, nie? Wszyscy razem. Bo my jesteśmy Liska na vlogu tylko u ciebie, a ja chcę mieć takie zdjęcie, że... A vlog to jest... A vlog to jest podstawa. Ale... Wiesz, ja po prostu vloguję i co jakiś czas robię zdjęcia, ale zdjęć rzeczywiście ja robię mniej. A ja zdjęcia. A Oliwka tylko zdjęcia. Ja też tylko zdjęcia. Pomocny, jaka siekiera. Ale musisz wziąć cukier. No chyba wezmę cukier, bo... Bo nie dam rady inaczej. Tak wygląda policja włoska. No i tak siedzimy. Siedzimy. Zobaczcie, pani pożyczyła czapeczkę od policjanta. Zdjęcie sobie robi. Tutaj spędziłyśmy bardzo miło czas. Dobrze. Ktoś tu będzie, to polecamy. Tak, polecamy to miejsce, bo to jest naprawdę przyjemnie. Certando. Certando, tak. I bardzo fajna atmosfera, włoska cudowna, wszystko nam opowiedziała. Tak. Jest to miasto poetów. Tak. Artystów. Mówiła trzech jakichś sławnych poetów, którzy wykształcili tak, ukształtowali język włoski. Tak. I ten jeden Buccinelli jakiś czy tam. Tutaj nawet był urodzony. Gdzie? Aha. Widać go. Taki widoczek. Ledwo, ledwo. Jej! Udało się. We did it. Jej! We did it. Mamy winogronik włoski. Takie mamy przekąski. Musimy się jakoś odżywiać. XXXL papryka. Mamy ananasa. Nie ananasa, tylko arbuza. Arbuza. Włoskiego. Arbuza włoskiego. To Oliwka ustawia miniaturkę z poprzedniego filmiku, bo wróciłyśmy. Patrzcie. I zrobimy poprzedni filmik. Wrzucimy wam.
Mamy przerwę w pokoju. Siedzimy, czekamy. Mamy taką przerwę na jedzenie. Tak. Obiad. Obiad taki bułka. Bułka z masłem. Że Oliweczka tu nam układa, ustawia. Albo to. Widzicie, jak pomaga mi. Dzisiaj byłyśmy tak zmęczone, bo chciało nam się jeść, ale zamiast tego jedzenia kupiłyśmy lody, później wypiłyśmy kawę, później co zrobiłyśmy jeszcze? Pojechaliśmy do Lidla, zjadłyśmy bułki. Obejrzeliśmy miasteczko piękne. Piękne, no widzieliście, kurczę, piękne. Także teraz nie wiemy, co będziemy robiły dalej, na razie odpoczywamy. Zobaczyć, bo występy są dzisiaj właśnie... Poczekaj, no, poczekaj, bo dopiero włączyłam. Czyli teraz tak na spokojnie, nie nasza... My bardzo jesteśmy szalone. Cześć, kochani! No tak, jeszcze wyjeżdżamy wieczorem, zdecydowaliśmy, że jedziemy zobaczyć występy teatralne... Jaki tu jest... Spadek, ale występy teatralne, które... Słuchajcie, my musimy jakby bardziej być spokojniejsze. Tak. Występy zobaczyć właśnie w miasteczku Certaldo. Certaldo. Aktorzy będą występować, różne występy teatralne. Wszystko na ulicy to się będzie działo. No, myślę, że będzie udany wieczór taki artystyczny. A jak się na to zdecydowałyśmy? Powie Oliwia. No. Leżałyśmy w łóżku i nagle było, dobra, jedziemy. I wstałyśmy wszystkie i się uszykowałyśmy, jedziemy. Kłamstwo. To tak było. Nie. I się zastanawiałyśmy półtorej godziny i nagle każdy mówi, mama idzie, dobra, to jedziemy. No to ja mówię, no dobra, to jedziemy. No i tak, dobra. Jedziemy. Ale ile się zastanawiałyśmy? No, godzinę. No. Godzinę. Jedziemy? Nie jedziemy. Brak było zdecydowania, jutro bo byliśmy trochę zmęczone tym słońcem. Ale wypoczęłyśmy chyba ale trochę. Ale ja już odpoczęłam. No ja teraz tak się... Pojedziemy, tak, jutro do Pizy pojedziemy. Tak, nie jutro to do San Gimignano. Jedziemy na festiwal. Zobaczymy, czy uda nam się to wszystko zorganizować tak jak chcemy. No ale lecimy, kochani, bo to czas leci i zaraz trzeba będzie lecieć do Polski z powrotem, a my nic nie zobaczymy. I tak my jesteśmy takie trochę leniwe turystki. Nic na siłę. Artystki, naprawdę. Turystki, artystki. Ciekawe, czy po nocy będziemy jechać. No. Teraz będzie dla mnie wyzwanie po nocy pod górkę. Będziemy razem, wszyscy.